Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na haul. Troszkę kosmetyczny, troszkę ubraniowy. Znajdzie się tu również coś do domu, dla kanału. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania dalej. I chciałabym dzisiaj zacząć od rzeczy dość istotnej dla mnie. Mianowicie zakupiłam ostatnio aparat. Tym faktem już się z Wami dzieliłam. Teraz nagrywam tym aparatem. Oczywiście się go uczę. Słuchajcie, ja mam go kilka dni, a ten film jest chyba trzecim filmem nagranym dzięki temu sprzętowi. To jest Canon 700D z obiektywem 18x135, więc jest to inny obiektyw, nie ten standardowy. I słuchajcie, no nie mam jeszcze tutaj zdania. Oczywiście jestem zakochana w tym, że widzę siebie teraz i tak dalej, że ma fajne funkcje, które ułatwiają niesamowicie pracę właśnie z nagrywaniem czy ze zdjęciami, ale słuchajcie, uczę się tego aparatu, jest tam mnóstwo funkcji, do których zaczynam tutaj powoli dochodzić tak naprawdę i to jest wszystko teraz robione metodą prób i błędów, dlatego niektóre filmy mogą być bardziej prześwietlone, niektóre mniej, także musicie tutaj mi wybaczyć, ja się tutaj będę starać, żeby to wyglądało jak najlepiej. Także to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, która posłuży mi, mam nadzieję, na lata. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o kanał. O kanał, ale również o mieszkanie, o dekoracje. To są te lampeczki z tyłu, które tutaj widzicie. To są lampki, które nazywają się Cotton Balls. I takie lampki możecie znaleźć gdzieś w internecie, na różnych stronach. Ja kiedyś już się przyglądałam tym lampkom, ale niestety wydawały mi się być za drogie, ponieważ stwierdziłam, że 100 zł to jest trochę dużo na takie lampki. Tym bardziej, że one jakoś tak mocno nie świecą, chociaż wydaje mi się, że te moje i tak bardziej świecą niż te, które widzę gdzieś tam często w internecie z różnych stron, ponieważ ja je posiadam, słuchajcie, z Biedronki. Zakupiłam je za 39 zł i tylko właściwie dlatego je zakupiłam. Trafiłam na fajny wariant kolorystyczny, ponieważ ten pomarańcz, który tu widzicie, on bardziej wygląda jak takie złoto, tym bardziej jeśli te lampki tam w środku odbijają ten kolor, ale przypadkiem zupełnie kupiłam to, tym bardziej, że spotkałam ostatnio opakowanie w Biedronce i to też jakieś tam innej niż zawsze, którą odwiedzam, dlatego jestem niesamowicie teraz zadowolona i powiem Wam, że najbardziej mi się podoba to, że wieczorem, gdy sobie zgaszę światło, już tu nie chodzi o kanał, ale również, bo to fajnie po prostu wygląda, ale wieczorem tworzy fantastyczny klimat, dlatego bardzo Wam polecam, jeśli spotkacie gdzieś tanio, no bo wydaje mi się, że 100 zł to jest jednak za dużo, chyba że ktoś ma po prostu dużo pieniędzy albo bardzo, bardzo mu się to podoba. Ostatnią rzeczą domową będzie element dekoracyjny. Zbliża się grudzień, więc nie mogło tu się obejść bez czegoś zimowego. Zakupiłam sobie takiego przysłodkiego bałwanka w Kiku, w sklepie Kik, za 12,99 i chyba dlatego właściwie go kupiłam, bo jest przesłodki, nie mogłam, słuchajcie, przejść obok niego obojętnie. Tym bardziej jak zobaczyłam cenę, bo tego jest teraz mnóstwo w sklepach, w różnych sklepach typu Home & You i tak dalej, w sklepach z rzeczami do domu, z dekoracjami, ale jak zobaczyłam właśnie cenę, no to się skusiłam, bo stwierdziłam, że prześwietnie wygląda, a takie rzeczy zdarzają się być niestety drogie, dlatego postanowiłam, że go zakupię i będzie tutaj, słuchajcie, gościł w moim pokoju, fajnie się tutaj mieni, będzie fajnie się odbijał od światła, także ten bałwanek tutaj w tym roku będzie ze mną mieszkał. Teraz chciałabym przejść do części kosmetycznej. Odwiedziłam sklep Kosmetykomania i niesamowicie chcę Wam tutaj pokazać, co zakupiłam, ponieważ bardzo długo szykowałam się na pewien produkt i w końcu go zakupiłam. I może od niego zacznę. To będzie Beauty Blender. Ja zakupiłam w wersji czarnej, dlatego że wszędzie widzę te różowe, a zauważyłam też gdzieś u kogoś na YouTubie, że ten czarny jest ponoć lepszy, nie wiem czy się zgadzacie z tą opinią, dajcie znać jeśli macie taki czarny lub jeśli mieliście ten i ten. I ja za niego zapłaciłam 69 zł, długo się do niego przymierzałam, ponieważ dla mnie to jest spora cena i ciężko było mi wydać, nie oszukujmy się, szkoda mi było szczerze mówiąc kasy na takie maleństwo, ale jeśli działa cuda, no to postanowiłam, że muszę przetestować. I zdziwiłam się, że jest taki maluśki, nie spodziewałam się. Ja wiem, że on tutaj nasiąknie, pod wpływem nasiąknięcia wodą urośnie,
ale nie spodziewałam się, że jest aż taki malutki. Naprawdę jest maciutki. Zobaczcie tutaj w mojej dłoni, jaki malutki jest. I porównując w ogóle do gąbki z Real Techniques, którą też kupiłam, no to jest maciutki. Ale postanowiłam, że kupię przy okazji też tę gąbkę, ponieważ ona kosztuje 30 zł stacjonarnie w sklepie Kosmetykomania. W Gdańsku właśnie się mieści ten sklep. W internecie możecie znaleźć dwupak około 50 zł i ja tak miałam to zakupić, ale stacjonarnie niestety były tylko pojedyncze. Nie żałuję, postanowiłam, że dobra, kupię, bo to i tak mniej więcej wychodzi ta sama cena, później z przesyłką przez internet, więc zakupiłam po prostu jeden i sprawdzimy, jak będą sobie działać. Oczywiście nie obyłoby się bez czegoś dodatkowego, więc zakupiłam dwie jeszcze rzeczy. Pierwsza rzecz, którą dokupiłam tak na dorzutkę, to jest puder bronzer z W7 Honolulu się zwie. I to jest to prześliczne takie pudełeczko, bardzo mi się podoba, tekturowe. Jeszcze nie otwierałam tego, to jest tutaj zaklejone, ponieważ tylko widziałam tester w drogerii, ale kolor wydaje się być całkiem przyjemny dla oka. I kolejna rzecz, jaką właśnie dorwałam, to są te słynne, no tak, one są gdzieś tam rozsławione, już coraz bardziej zauważyłam na kanałach youtuberek. To są takie maseczki, nie wiem czy rosyjskie, ja słuchajcie, nie znam pisma rosyjskiego, więc nie wiem i nie wsłuchiwałam się szczerze mówiąc, ale jak zobaczyłam tylko, no to skojarzyło mi się, że gdzieś je widziałam i były polecane, więc wybrałam maskę do twarzy dziegciową, nie wiem nawet, słuchajcie, co to jest, oczyszczającą. Ona ma tu fajny opis oczyszczenia, więc postanowiłam, że i ja ją spróbuję. Teraz chciałabym Wam pokazać dwie rzeczy, które zakupiłam w sklepie Inglot. Pierwsza rzecz to jest pomada, ja już posiadam pomadę z Inglota, ale w numerze jaśniejszym, w numerze 16, który okazał się zupełnie nie moim kolorem, mimo że pani pracująca w stoisku mi taki doradziła do moich czarnych włosów, pomadę brązową, wpadającą w ciepły brąz. Tego nie było widać wtedy w sztucznym świetle. Te pomady wtedy dopiero weszły. No i ona poleciła mi taką jasną, którą później dopiero zobaczyłam tak naprawdę na drugi dzień w domu. Także kompletny nie wypał, ale gdzieś tam się przydała, jak kogoś innego malowałam. W każdym razie teraz mam 19. Ona jest w porządku. Oczywiście ta konsystencja w ogóle tych pomad jest świetna, bo jest taka mięciutka. One później troszeczkę, słuchajcie, schną, ale nie chcę tutaj teraz się rozgadywać, ponieważ planuję zrobić porównanie z inną pomadą, którą teraz używam, innej marki. W każdym razie teraz moja koleżanka Madzia pracuje w Inglocie i serdecznie ją stąd w ogóle ściskam i może mi teraz doradzić jakieś kosmetyki i w ogóle mogę sobie z nią na luzie pogadać, szczerze mi powie, co się sprawdza i co nie. Tak czy siak pomada 19 tutaj u mnie jest, ma fajny kolor, jest bardzo naturalny, nie wpada w jakąś tam czerń chamską, bo ja mam czarne włosy, tylko leciutko wpada w brąz, ale fajnie to wygląda, nie jest to jakiś taki mega ciepły brąz. I kolejna rzecz, na którą również się skusiłam, to jest fixer z Inglota, właśnie to jest tam mgiełka, utrwalacz do makijażu. I ja się oczywiście tutaj skusiłam na ogromne opakowanie, bo stwierdziłam, że małe się nie opłaca. I ja byłam kiedyś sceptycznie bardzo nastawiona, słuchajcie, do takich produktów, jeśli chodzi właśnie o te wody, te utrwalacze, te jakieś fiksery. I kiedyś już miałam Skobo taki fikser, taki w sprayu, jakoś on mi się nie sprawdził. Później stwierdziłam, że to zwyczajnie może chyba nie działa, bo jak tu tam woda jakaś ma mi tutaj cuda zdziałać na twarzy. Ale jednak wczoraj pierwszy raz użyłam tego produktu i może nie zauważyłam jeszcze jakiegoś tam super ekstra scalenia mojego makijażu, nie przyjrzałam się szczerze mówiąc temu, ale wieczorem zauważyłam, że ciężko mi się zmywa makijaż. Może nie tyle ciężko, ale czuję, że ten makijaż siedzi na twarzy i wydaje mi się, że to jest zasługa tego produktu. Póki co pierwszy raz wczoraj użyłam tego fixera, więc będę oczywiście testować, mam nadzieję, że warto, bo on jest często polecany. Teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać dwie rzeczy z Rossmana, bardzo szybko, nic specjalnego, rzeczy, które po prostu kontynuuję, właściwie jedną rzecz, którą kontynuuję, to są te chusteczki, takie stami, które już są u mnie standardem powoli, ja ich używam, gdy umyję twarz, wykonam jakąś pielęgnację, jakiś żel i tak dalej i wycieram po prostu mokrą twarz tymi chusteczkami. Zauważyłam, że nie mam już tylu wyprysków, tylu niedoskonałości,
naprawdę to się nie pojawia już ręcznikom, w ogóle nie ufam, bo tam jest mnóstwo bakterii moim zdaniem, jakichś zarazków i w ogóle no to wszystko się osadza, mimo że zmieniamy te ręczniki co jakiś czas. I kolejna rzecz, na którą się skusiłam w sumie przypadkiem. Planowałam kupić jakiś olejek, może tak, ale nie planowałam kupić tego, ponieważ nie mam pojęcia, jak on się sprawdza. Nie sprawdzałam w internecie żadnych recenzji, żadnych opinii. Tak po prostu się na niego rzuciłam. To jest L'Oreal olejkowy rytuał. Dobrze, kochani, teraz przejdziemy do ubrań. Chyba że jakiś kosmetyk mi się tutaj jeszcze gdzieś zawinął, ale chyba nie. Ubrań też nie ma za dużo, ale postanowiłam, że oczywiście pokażę Wam tutaj. Pierwsza rzecz, taka śmieszna trochę, to są takie papucie, słuchajcie, które zakupiłam dzisiaj w Biedronce i pomyślałam, że pokażę Wam, bo to są fajne, fajne papcie, które można kupić za grosze w Biedronce, chyba 8 zł nie kosztowały. Ślicznie wyglądają, zobaczcie jaki mają kochany kolor. Myślę, że kupię sobie jeszcze jedną parę, może mamie też zakupię, bo one się często zdarzają w Biedronce i są bardzo fajne, mi świetnie się sprawdzają. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym Wam pokazać, będą leginsy. Ja leginsy osobiście bardzo lubię i ostatnio zamówiłam, słuchajcie, z pewnego butiku na Facebooku takie szare leginsy. Tutaj Wam wkleję film właśnie, w którym mówię o tych leginsach. One mi się fantastycznie sprawdzają, naprawdę uwielbiam te leginsy. Są bardzo dobrze zrobione, nie spierają się w żaden sposób i mają świetny materiał, taki elastyczny, ale nie prześwitujący. I tam jest w ogóle szeroka gama kolorystyczna, można wybrać jakieś z kieszonkami z tyłu i różne inne, po prostu możecie sobie powybierać. I właśnie od tego butiku dostałam takie same leginsy jak tamte, z takim tutaj, słuchajcie, motywem serduszka. One mają tutaj uwydatniać troszkę nasze pośladki i je podkreślać. Tutaj są na takiej szerokiej gumie z dość wysokim stanem. I właśnie dostałam takie tylko w kolorze niebieskim. Bardzo chciałam takie w kolorze niebieskim i dostałam takie, także jestem bardzo zadowolona, ponieważ one są prześwietne. Ja tutaj, słuchajcie, nie chcę czegoś promować, jeśli coś się nie sprawdza i zawsze będę Wam o tym mówić, jeśli coś dostanę zwyczajnie do testu, czy po prostu tak, żeby sprawdzić i powiedzieć Wam ewentualnie, jak to działa, ale te leginsy mają wielu zwolenników, z tego co zauważyłam, mnóstwo kobiet kupuje te leginsy, także zostawię Wam tutaj link na dole koniecznie, żebyście sobie sprawdzili w ogóle ten butik, dlatego że ja go kiedyś zupełnie przypadkiem znalazłam i jestem zadowolona z niego bardzo. I w ogóle wszystkie tutaj kosmetyki oczywiście jak zawsze będziecie mieli podlinkowane. Kolejne dwie rzeczy to będą bluzki. Pierwsza bluzka, którą chciałabym Wam pokazać, to jest w sumie bluza, a nie tyle bluzka. To jest bluza, którą kupiłam wczoraj w Sinsayu. Taka zwykła w motylki, bardzo mi się spodobała, w ogóle bardzo podobna do tej, którą mam z Mojito. I słuchajcie, brakowało mi takiej bluzy, uwielbiam takie, ponieważ one pasują do każdych jeansów, czasem do leginsów, właśnie tego typu, jak pokazałam Wam przed chwilą, bo nie lubię takich leginsów, które po prostu tyłek na wierzchu, one muszą być grubsze wtedy, żeby wyglądały naprawdę jak spodnie, chociaż trochę, ale taka bluza zawsze jest wygodna, ja lubię takie bluzy, kurczę, zawsze sobie ją narzucę i nie ma problemu. Także super, nie trzeba tutaj tam później kombinować, do wszystkiego będzie pasowała. Także to był Sinsay 59,99. I ostatnia rzecz z ubrań, jaką chciałabym Wam pokazać, to będzie rzecz z Mojito. Ostatnio w ogóle trochę poszalałam z tymi bluzkami, nie będę Wam pokazywać teraz rzeczy, które kupiłam gdzieś tam 2 miesiące temu, tylko tak staram się w miarę wszystko pokazywać z ostatniego okresu. I to jest taka prześwietna koszula, za którą, słuchajcie, zapłaciłam 139,99, więc sporo. To jest taka koszula, zobaczcie, z takimi wstawkami. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ nie mam takiej rzeczy, szczerze Wam powiem. No, kiedyś gdzieś tam się przewinęła jakaś koszula taka jeansowa, ale po prostu później ją zostawiłam gdzieś tam, nie nosiłam, czy tam oddałam. A teraz mi się spodobały właśnie bardzo te tutaj elementy takie świecące. Z tyłu ma też taki napis, oczywiście zrobię Wam przebitkę, bardzo mi się podoba, aczkolwiek nie jest zbyt tania, ale ja uważam, że w Mojito rzeczy są naprawdę dobrze wykonane i przede wszystkim można tam znaleźć bardzo różne rzeczy i od jakichś takich luźniejszych bluz właśnie różnych do po prostu takich eleganckich koszul i tak dalej. Także uwielbiam ten sklep, bardzo gorąco Wam go polecam, jest to moja ulubiona sieciówka. I to by było na tyle, moi drodzy, bo już mi tutaj bateria, widzę, się zaraz rozładuje.
Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Proszę Was o kciuki w górę. Dziękuję w ogóle, że jesteście za mną. Ostatnio jak zauważyłam, że takie interakcje się między Wami tworzą, że piszecie między sobą, że pomagacie sobie, piszecie, co Wam się sprawdza, co nie. To jest świetne. Bardzo Was proszę o takie komentarze, bo ja też z nich dużo wyciągam. Dziękuję Wam teraz, kochani, za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia oczywiście w kolejnych filmach. Pa, pa!